Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Choć wakacje minęły już, co prawda, 2 tygodnie temu, ale w dzisiejszym odcinku podsumujemy sobie, jak te wakacje w porównaniu z zeszłorocznymi wakacjami przebiegły na drogach naszego miasta, naszego regionu. Zapraszam Państwa na rozmowę z naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Suwalskiej Policji. Dzień dobry, Panie Naczelniku. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa serdecznie. Panie Naczelniku, okres wakacji już jest za nami. Przyszedł czas na podsumowanie, jak przebiegały te wakacje na drogach naszego miasta, naszego regionu. Proszę nam powiedzieć, jak w porównaniu z zeszłorocznymi wakacjami, czy te wakacje były bezpieczniejsze? Tak jak wynika ze statystyki, którą żeśmy przeprowadzili, no, tegoroczne wakacje przebiegały dosyć bezpiecznie, bezpieczniej niż w poprzednim roku. Podam tutaj dane związane ze zdarzeniami drogowymi. No, jeżeli chodzi o rok 2017, do zdarzeń drogowych, jeśli chodzi o wypadki z poważniejszym skutkiem, właśnie doszło, było 17, w 2018 roku był duży spadek, bo ponad połowę, 8 zdarzeń drogowych, jeżeli chodzi o wypadki, osób zapitych w 2017 roku. Przez okres wakacyjny była jedna osoba, w tym roku nie było żadnej. Jeżeli chodzi o osoby ranne, w 2017 roku było 24 osoby, w 2018 12. Też jest bardzo duży spadek. No, jeżeli chodzi o kolizję, utrzymało się to na poziomie z tamtego roku. 261 w tamtym roku, w tym roku 260. Czyli bardzo podobnie. Bardzo podobnie. Czym może być spowodowane to, że no, chyba bezpiecznie jeździmy po prostu? Ogólnie tak. Chodzi tutaj, wiadomo, o technikę jazdy kierowców. No, bezpiecznie kierowcy w tej chwili, no, tak widocznie jest, że poruszają się po drogach. Wystawiamy patrole w takich miejscach, gdzie powinny stać, gdzie powinny znajdować się. No, tutaj też dużo jest sygnałów z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, gdzie pojazdy właśnie przekraczają prędkość, gdzie nie stosują się do znaków, gdzie nie przepuszczają osób pieszych przechodzących przez jezdnię i tak dalej. No, reagujemy w tych miejscach, gdzie akurat powinni być ci policjanci. Przez cały okres wakacji też były pewne działania prewencyjne założone, prawda, z góry. Jakie rezultaty przyniosły? Sporo działań żeśmy przeprowadzili, jeżeli chodzi o ruch drogowy. Może przytoczę tutaj, jakie działania były przeprowadzane w okresie tych 2 miesięcy, w okresie wakacyjnym. W lipcu, 20 lipca, przeprowadziliśmy działania prędkość, jak również 14 sierpnia kaskadowy pomiar prędkości. Chodzi tutaj o poruszanie się kierujących, przekraczających dozwoloną prędkość. Nadzorowaliśmy te miejsca szczególnie zagrożone, niebezpieczne, jak również organizowaliśmy te kaskadowe pomiary prędkości. Związane są to pomiary, gdzie na jednej drodze jest ustawionych kilka patroli w niedalekiej odległości, dokonujemy pomiaru prędkości, kierujący czasami nie spodziewa się, że zaraz po przejechaniu kontroli, gdzie stoi patrol, może znajdować się następny patrol. Dochodziło do takich sytuacji. Tak samo w miesiącu lipcu przeprowadziliśmy działania pasy, jak również lipiec, sierpień, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Chodzi tutaj o osoby właśnie piesze, które poruszają się
po drogach naszego powiatu. Miały właśnie być ukierunkowane, te działania były ukierunkowane na przestrzeganie przepisów związanych z przejściem dla pieszych, nie stosowaniem się do sygnalizacji świetlnej przez osoby piesze, jak również nie stosowanie się kierujących do określonych tutaj przepisów. Chodzi o wyprzedzanie przed samym przejściem dla pieszych, na przejściu dla pieszych. Tu jest dosyć spory mandat, bo 200 zł, 10 punktów karnych. Jak również nie stosowanie się do sygnalizacji świetlnej dla kierujących przed samym przejściem dla pieszych. No też jest tutaj dosyć poważne wykroczenie. Za takie wykroczenie również zatrzymywaliśmy uprawnienia do kierowania. Przeprowadziliśmy również działania smog w miesiącu lipcu, sierpniu. Działania te miały tutaj znaczenie, aby dokonać jak największej kontroli pojazdów, przeprowadzić kontrolę stanu technicznego pojazdów, zadymienie tych pojazdów, jak również stan techniczny związany z oświetleniem, z układem kierowniczym, hamulcowym. Aby wiadomo, no chodziło o sprawne pojazdy, które poruszają się po drodze w okresie wakacyjnym, które przemieszczają się z jednego miejsca na drugie. Choć z tych wypadków, tych zdarzeń drogowych było zdecydowanie mniej, tak jak z tego, co pan przytoczył, te liczby, może nie popadajmy w euforię. Jakie największe przewinienia kierowcy robili? No tak jak w zeszłym roku, najwięcej wykroczeń popełnianych przez kierujących było oczywiście przekroczenie dopuszczalnej prędkości. No dużo też było wykroczeń związanych z niekorzystaniem z pasu bezpieczeństwa, przewożenie dzieci bez fotelika, bez zapiętych właśnie fotelików. Jak również sporo akurat też dokonaliśmy kontroli stanu trzeźwości, stanu technicznego pojazdów. No jeżeli chodzi o może o stan trzeźwości, zacznę, to tutaj żeśmy przeprowadzili 6565 kontroli. W wyniku tych działań zatrzymano 32 uprawnienia do kierujących pojazdami. Z 34 kierujących było w stanie nietrzeźwości, 6 było po użyciu alkoholu. No zdarzały się też przypadki, gdzie kierujący prowadzili pojazd, nie posiadając już nawet uprawnień. Było kilka takich przypadków. No, ale też te ilości są mniejsze w porównaniu z zeszłorocznym. Tak. Jeżeli chodzi o kierujących tak, na tak zwanym podwójnym gazie, zmniejszyła się ta ilość, porównując co rok 2017. Wakacje już za nami, rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nowym rokiem zawsze Państwo przeprowadzają akcje prewencyjne polegające na... Polegającą na bezpieczny powrót do szkoły. Jest to akcja związana właśnie z zapewnieniem bezpieczeństwa tych młodych użytkowników drogi, jak również kierujących, którzy poruszają się po drodze. Dokonywaliśmy w tym okresie, od początku września, dokonywaliśmy szeregu kontroli pojazdów przewożących dzieci. Sprawdzaliśmy pojazdy transportujące te osoby, czyli autobusy, busy, autokary, które dowożą dzieci, powiedzmy, z przyległych miejscowości do szkoły. Sprawdzaliśmy stan techniczny, stan trzeźwości, jak również wyposażenie, dokumenty, czas pracy kierowców. Jeżeli chodzi o pojazdy grupowe, takie autobusy, busy, no nie stwierdzono poważniejszych uchybień. Jeżeli chodzi o pojazdy osobowe, no w kilku przypadkach żeśmy zatrzymali dowody rejestracyjne za stan techniczny oraz nałożono grzywny, ukarano mandatami karnymi kierujących za nieprawidłowe przewożenie osób, jak również za nieprawidłowy stan techniczny pojazdów. Tak, ostatnie pytanie, panie naczelniku. Pana zdaniem te wakacje tegoroczne uznaje pan za udane, czy nie? No jak same statystyki mówią, no w tym roku jest mniej zdarzeń drogowych. Myślę, że są to wakacje jak najbardziej udane, jeżeli chodzi o ruch drogowy. No ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Dlatego życzymy Państwu, aby kolejne wakacje były jeszcze lepsze chyba. Jeszcze lepsze, dokładnie. Ja dziękuję serdecznie Państwu, Panu za rozmowę. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu serdecznie. A teraz Państwa zapraszam na ulubioną część naszego magazynu, czyli znalezione w sieci.
tak jak Państwo usłyszeli, statystycznie te wakacje przebiegły zdecydowanie lepiej, ale jeszcze dużo mamy do zrobienia, dlatego jeździmy bezpiecznie, aby te wszystkie cyfry, marzenie, wszystkie te cyfry były zerem. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.